macie tylko jedno życie. I nie jest to argument za tym, żeby się w cudzysłowie wyszaleć, czyli robić mniej lub bardziej głupie rzeczy. To jest argument za tym, żeby to życie naprawdę dobrze wykorzystać, a przede wszystkim zbadać, po co tu jesteś. Zbadaj, po co tutaj jesteś. Zbadaj, jak to się stało, że istniejesz. Jesteś Bożym stworzeniem i nie jesteś tutaj po to, żeby rozmieniać się na drobne. Jesteś tutaj po to, żeby szukać i znaleźć Boga. Dlatego, że od tego, czy Go znajdziesz, zależy to, gdzie będziesz spędzać wieczność. Wieczność ma to do siebie, że się nigdy nie skończy. Masz w swoim wnętrzu takie miejsce, którego nie zapełni nikt i nic poza Bogiem. Nikt i nic Go nie zapełni. Bo to jest miejsce zarezerwowane dla Twojego Stwórcy. Jeżeli Go nie zaprosisz do swojego życia, to to miejsce pozostanie na zawsze puste. A potem, gdy umrzesz, będziesz w oddzieleniu od Niego. Nie chciej tego. Naprawdę nie chciej tego. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak jest Bóg, to popatrz na Jezusa. Bóg to nie jest jakieś abstrakcyjne pojęcie. To jest osoba. I po to, żebyś wiedział, jaki jest. Masz Jezusa. On przyszedł na ten świat, żeby zbawić cię. On umarł na krzyżu, pokonał śmierć, zmartwychwstał. I możesz mieć życie w Nim, jeśli Go wybierzesz, jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem. Ale również to jest to, że patrząc na Niego, wiesz, jaki jest Bóg. To, co mówił Jezus, gdy chodził tutaj po ziemi, to jest to, co mówi do ciebie Bóg. To, jaki był Jezus, gdy chodził tu po ziemi, pokazuje ci, jaki jest Bóg i On się nie zmienił. Wtedy był tutaj w fizycznym ciele, a dzisiaj jest w swoim duchu, ale się nie zmienił. Dzisiaj uzdrawia i dzisiaj uwalnia, a przede wszystkim ma dla ciebie zbawienie, jeśli po niej sięgniesz. Jeśli sięgniesz po to zbawienie przez wiarę. Jeśli się uporzysz i sięgniesz po to. Bo to jest podstawowy warunek. Potrzebujesz się uporzyć i sięgnąć przez wiarę po zbawienie. Nie dano ludziom innego imienia niż imię Jezus, przez które mogliby być zbawieni. Jeżeli nie wybierzesz Jezusa, to znaczy, że odrzucasz Boga. To znaczy, że odrzucasz zbawienie. To znaczy, że odrzucasz jedynego prawdziwego adwokata i obrońcę, który Bóg może cię uratować przed sądem. Jedynie krew Chrystusa może ciebie usprawiedliwić. Ta krew, która przelała się za ciebie na krzyżu. Ewangelia jest prosta. To chodzi o to, żeby uwierzyć, że Jezus to Boży Syn, który umarł za ciebie i zmartwychwstał, i przyjąć to do swojego życia. To jest bardzo proste. Każde dziecko to może zrozumieć. To, co ludzi powstrzymuje przed pójściem za Jezusem, to pycha. Bo ludzie oczekują jakichś skomplikowanych, przeintelektualizowanych rzeczy. A Ewangelia jest prosta. Bóg stał się człowiekiem, poszedł na krzyż, umarł za grzechy ludzkości, zmartwychwstał, pokonując śmierć. Jest Panem i Zbawicielem. To jest cała Ewangelia. Jeżeli to przyjmiesz i prawdziwie uwierzysz w swoim sercu, będziesz zbawiony. Wszystko. Niczego więcej nie potrzebujesz. To jest takie proste. Ja to zrobiłam 27 lat temu. I nigdy
tego nie żałowałam i Bóg mnie nigdy nie zawiódł. To była najlepsza rzecz, jaką mogłam zrobić w życiu. To była najlepsza rzecz, jaką mogłam zrobić w wieczności. Bo jestem istotą wieczną, Ty jesteś istotą wieczną. Śmierć fizyczna jest tylko przejściem. Potem jest ciąg dalszy. Ale po tej stronie bytu decydujesz, co z Tobą będzie. Po drugiej stronie bytu. Tutaj inwestujesz. Tam będziesz zbierać owoce. Po tej stronie bytu inwestujesz. Po drugiej stronie bytu będziesz zbierać owoce swoich decyzji. Dlatego to jest tak ważne, żebyś sobie przemyślał to, co słyszysz. I podjął właściwą decyzję. Bo widzisz, Bóg cię traktuje na poważnie. Tak jak zdecydujesz, tak będzie. Tak jak tutaj zdecydujesz, tak będziesz mieć w wieczności. To jest twoja decyzja. Dlatego życie i śmierć jest w mocy twojej decyzji. Ty decydujesz, czy weźmiesz życie, czy weźmiesz śmierć, bo coś weźmiesz. Niewybranie życia oznacza wybranie śmierci. Prosta sprawa. Niewybranie życia, czyli niewybranie Jezusa, oznacza wybranie śmierci. Jezus jest jedyną drogą do Ojca, jedyną prawdą, życiem. Poza Nim nie ma prawdy, nie ma życia. Poza Nim jest ciemność i śmierć. On jest życiem. I On wraca na tę ziemię. Wraca tutaj jako potężny Bóg, jako Król Królów, Pan Panów, jako Sędzia. I wtedy, gdy wróci, już będzie za późno, bo wtedy będzie sąd. Teraz możesz podjąć decyzję, że Go przyjmujesz. Teraz jest czas łaski. Teraz jest czas, by się uratować, więc skorzystaj z tego.